Cześć. Jako, że jutro DTP 2024, postanowiłem zrobić odcinek zapowiedź wszystkich wydarzeń na DTP. Wszystko będę omawiał po kolei w kolejności czasowej. Zapraszam do oglądania. O godzinie 10 rano, w sobotę 21 września, otworzą się bramy zajezdni Żoliborz, która to w tym roku gościć będzie miłośników komunikacji miejskiej w pierwszym dzień DTP. Aby dostać się na drugi dzień DTP do metra na STP, trzeba pobrać wejściówkę na terenie zajezdni. Wejściówki podobno rozchodzą się w godzinę. Ale jakie atrakcje na Żoliborzu? Składanie kartonowych modeli pojazdów komunikacji miejskiej, ścianka wspinaczkowa, fotobudka 360, rodzinne zabawy cornhole, połącz 4, zgadnij kim jestem, warsztaty robienia łapaczy snów i malowania koszulek, dla najmłodszych malowanie buziek, skręcanie balonów, samodzielne zrobienie smoothie na blender bajkach, strefa food trucków. Ponadto tramwaje warszawskie zorganizują przejazdy i wystawy zabytkowego taboru. Na stoisku dostępne będą także wejściówki uprawniających do zwiedzania terenu bocznicy kolejowej Warszawa-Wola SKM planowanego na niedzielę 22 września. Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie zorganizuje przejazdy zabytkowymi autobusami, ściankę informacyjną z wyświetlaczami, na których będzie można programować własne napisy. Możliwość nabycia gadżetów i publikacji komunikacyjnych. Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa zaprosi na przejażdżkę drezyną po terenie zajezdni. Urząd Dzielnicy Bielany i Bielańska Fototeka zaproszą w podróż do przeszłości. Przy pomocy animatorów wykonacie sitodrukową odbitkę archiwalnego zdjęcia autobusu Berliet PR-110. Obejrzycie wystawę archiwalnych zdjęć z motywem komunikacyjnym ze zbiorów bielańskiej fototeki. Wykonacie przypinkę z motywem komunikacyjnym. Otrzymacie bezpłatny egzemplarz książki. Koleje Bielańskie, autorstwa Bogdana Pokropińskiego. Do zajezdni Żoliborz dojedziemy specjalnymi liniami obsługiwanymi w większości zabytkowymi pojazdami, autobusową DTP z metra Wawrzyszew przez Kasprowicza, metro Młociny na same DTP, tramwajowa linia de Starchomina Kościelnego ulicami Światowida i Kuklińskiego przez przystanek zajezdnia Żoliborz do metra Młociny. Dodatkowo dojazd możliwy będzie standardowymi liniami warszawskiego transportu publicznego. Do przystanku zajezdnia Żoliborz, tramwajami 2 i 6. Autobusami 114, 150, 750 i 800 do pętli metro Młociny, metrem M1. Tramwajami 2, 6, 26 i 33, autobusami 103, 114, 150, 156, 184, 203, 210, 250, 409, 511, 750, 800, 850 i Z12. Z czego linie specjalne będą darmowe, a stałe będą w normalnych cenach biletów. Linie specjalne, czyli DTP i D, kursują mniej więcej w godzinach 9:40 i 17:00. W ten oto sposób zakończy się pierwszy dzień DTP. Zamknięciem zajezdni Żoliborz o godzinie 16:00. Drugi dzień DTP, czyli niedziela 22 września, będzie wyglądać następująco. Dojazd na DTP na bazie SKM oraz na STP będzie się odbywał normalnymi liniami WTP, bez specjalnych. Wejścia będą na różne godziny z przewodnikami. W ten oto sposób zakończy się DTP w tym roku. To na tyle. Dzięki za uwagę.